kapitan Adam Jakubczak. Podcast Władcy Wiatrów. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Władcy Wiatrów. Po kilku podcastach poradnikowych tym razem zapraszam do raportu z wypadków i zdarzeń na morzu w marcu. Mamy przed sobą mnóstwo pracy przed wakacjami. Obiecaliśmy sobie i też naszym słuchaczom, że zakończymy projekt wszystkich podcastów poradnikowych dotyczących samodzielnego przygotowania się do rejsu. Dlatego już dzisiaj mogę potwierdzić słuchaczom nasz projekt, który pewnie będzie łatwo do odszukania na naszej stronie internetowej www.baltic.pl oraz na kanale na YouTubie oraz oczywiście dla dociekliwych wśród tych ponad 70 naszych podcastów na platformie Spotify lub też innych portalach podcastowych, bo chyba jesteśmy na wszystkich i tam też można odnaleźć wszystkie podcasty poradnikowe, które pozwalają na samodzielne przygotowanie się do rejsu. Do tych pierwszych, początkowych rejsów, kiedy Państwo zapoznają się z morzem, ale też do tych rejsów długich, nawet wyprawowych. Staramy się, by nasze poradniki były wyczerpujące, by wyczerpywały określony temat, którego dotyczą i pozwalały na pewność tego, że dowiadujemy się wszystkiego, co niezbędne właśnie w tym temacie. Jednak pragniemy również nie zaniedbywać tych naszych słuchaczy, którzy szczególnie dużą uwagę zwracają na analizę wypadków morskich, tak też na nasze systematyczne podsumowanie miesięcznych wypadków morskich w danym okresie. Stąd też dzisiaj raport z wypadków i zdarzeń morskich właśnie w marcu 2023 roku. No i niestety, w marcu doszło do bardzo wielu zdarzeń i wypadków niebezpiecznych zarówno dla załóg statków, jak i dla samych jednostek, przewoźników, jak i niestety środowiska naturalnego. Wiele z tych zdarzeń ponownie, jak w poprzednich tygodniach, miała miejsce właśnie w Turcji. Zdaje się, że ponownie coraz więcej ataków piractwa pojawia się również na wodach zachodnioafrykańskich. Wzrost zagrożenia w tym regionie może być spowodowany tym, że oczywiście wiele państw zachodnich, które mają w tym regionie swoje żywotne interesy i zapewniały do tej pory patrolowanie tamtejszych wód za pomocą jednostek swoich marynarek wojennych, wycofało swoje okręty, by zająć się sprawą w innych regionach i oczywiście sprawą wojny rosyjskiej, która coraz bardziej pokazuje swoją agresję i zaczepność również w stosunku do państw zachodnich. Jak zatem wyglądał miesiąc pod względem wypadków, incydentów na morzach i oceanach świata? Jakie były trendy i szczegóły tych zdarzeń? Co się z tym związało? Zatem zapraszam do najważniejszych wydarzeń na morzu, wypadków na morzu właśnie w marcu 2023 roku, oczywiście w comiesięcznym telegraficznym skrócie. Warto oczywiście zacząć od ciekawostki. Otóż dramatyczna akcja ratunkowa zakończyła się uratowaniem całej załogi statku dzięki łańcuchowi stworzonemu z ludzi. Jak wyglądały szczegóły tego wypadku? Filipińska Straż Wybrzeża uratowała 14 członków załogi z osiadłego na mieliźnie statku transportowego, który usiadł na mieliźnie w pobliżu wyspy Lubang w zachodnich Filipinach. Załoga utknęła na pokładzie z powodu wysokiego stanu morza, które uniemożliwiało wcześniejsze próby ratunku. Według raportu Straży Przybrzeżnej mały statek Manfell 5, obsługiwany przez lokalnego przewoźnika Manfell Cargo Shopping, prowadził przewóz ładunków między wyspami. Wyruszył z portu w mieście na północ od Manili, udając się na południe do Buan w środkowych Filipinach. 25 lutego kapitan zgłosił, że długa na 67 metrów jednostka miała problem z silnikiem. Próbował manewrować ją, ale skończyło się, że jedynie dryfowała na morzu. Po pełnej nerwów nocy jednostka wpadła w silne fale i została zepchnięta w głąb morza i w końcu w pobliżu zatoki Manille. Jednak ze względu na odległy obszar i wysokie fale, zespoły SAR wysłane na ratunek nie były w stanie dotrzeć do statku aż do 26 lutego. Komendant policji lokalnej jednostki Straży Przybrzeża przekazał, że początkowo funkcjonariusze nie byli w stanie zbliżyć się do statku z powodu zbyt wysokich fal. Jednak następnego 27 lutego fale się uspokoiły, można było kontynuować akcję ratunkową, ewakuacyjną. Wtedy właśnie udało im się wyplątać linię ratunkową i utworzyć łańcuch ludzki, aby pomóc 14 członkom załogi dotrzeć do brzegu. Służby prasowe poinformowały, że wszystkie członkowie załogi zostali bezpiecznie doprowadzeni do brzegu. Zostali zatrzymani celem odbycia badań lekarskich, a następnie przewieziono ich do najbliższego miasta. Zatem czasem proste działania intuicyjne, czasem podstawowe, bo ja pamiętam, jak ostatni raz bawiłem się w łańcuch ludzki chyba gdzieś w okolicach szkoły podstawowej, pozwoliły tym razem na to, by ewakuować ludzi. Bo jak to mówią prawidła morskie, czasami trzeba odstąpić od schematów działań, po to by uratować życie i zdrowie na morzu. Jednak należy to czynić z przemyśleniem, z rozwagą, no i oczywiście cel naszej akcji najlepiej, żeby zakończył się skutecznością tej akcji, bo to pewnie usprawiedliwi wiele z naszych
czasem dziwnych, ale skutecznych pomysłów. Niestety w ostatnich miesiącach do wybrzeży Włoch dopływa już nie kilkadziesiąt, kilkaset, a kilka tysięcy emigrantów. Otóż wśród dziesiątek ofiar katastrofy z łodziami emigrantów, które rozbiły się o brzegów Kalabrii we Włoszech, była również ważna dziennikarka. Została zmuszona do ucieczki z rządzonego przez talibów Afganistanu. Wtedy, ale razem z 42-letnią reporterką zginął jej mąż i dwoje dzieci. Dodatkowo 7-letnia córka uważana jest za zaginioną. Siostra dziennikarki, Mida, przyjechała do Croton w Kalabrii z Rotterdamu. Przypuszcza, że tam chciała dotrzeć uciekająca z Afganistanu kobieta z rodziną. Agencja ANAS odnotowuje, że afgańska dziennikarka przez lata współpracowała z Kabulu z ONZ. Dokumentowała ostatnio na zdjęciach sytuację kobiet w Afganistanie, co jest absolutnie zabronione przez talibów. Z dobrymi wyjątkami kobiet, które mogą tam pracować i mówią tylko o tym, co jest spójne z opinią i nurtem rządzących Afganistanów. Niestety to tylko jeden z pojedynczych dramatów, o których mogę wspomnieć. Niestety dotychczasowy bilans katastrofy łodzi z migrantami, do której doszło w miejscowości Kutron koło Crotone 26 lutego, to 71 ofiar śmiertelnych, w tym kilkunastoro dzieci i ponad 40 osób zaginionych. Łódź wypłynęła z Turcji. Dlaczego właściwie na kanale przeznaczonym dla żeglarzy i podróżników mówimy o katastrofach morskich? Otóż, tak jak wspomniałem w poprzednich tego typu raportach, jest to jeden z nielicznych sposobów na to, by analizować wypadki na morzu. Wiedzą to już wszyscy na pewno nasi systematyczni słuchacze, ale wiedzą to też wszyscy dobrze żeglarze i podróżnicy, że jedno to doświadczenie i wiedza z nim płynąca, a drugie to po prostu wiedza i umiejętności, które trzeba zdobyć wcześniej, przed pracą nad doświadczeniem, bo to jedyny sposób na to, by zachować bezpieczeństwo swoje, innych i swojego środowiska. Bo któż mądry chce przeżyć sztorm, chce przeżyć pożar, by zdobyć w tej dziedzinie doświadczenie? A któż mądrzy ludzie analizują wypadki innych po to, by na ich podstawie kopiować ich dobre rzeczy, dobre pomysły, dobre czynności, które wykonali, oraz unikać tych błędów, które pewnie też mają za sobą. Po to też analizujemy wypadki żeglugi wielkiej, ponieważ wypadki jachtów nie mają takiej klasyfikacji, a jednak się zdarzają i są dużo częstsze niż wypadki statków. To z samej analogii do wypadków na statkach konwencyjnych, tak zwanej żeglugi wielkiej, możemy domyślać się ilości wypadków w żegludze rekreacyjnej, a są naprawdę sporawe. Dziś kilka godzin temu przepłynęliśmy koło sławnego mostu między wyspami Passman i Ugrien na środkowym Adriatyku. To most, pod którym tylko w zeszłym roku kilkanaście jachtów zniszczyło swój maszt. Powstał nawet szumny artykuł, który został napisany przez gazety chorwackie, że nazywa się ten most mostem Polaków. Tak, zdecydowaną większość jednostek, które zostały zniszczone pod tym mostem, prowadzili właśnie skiperzy polscy. Nie wspominając, że na tym moście jest napisane, że jego prześwit pionowy to tylko 16 metrów i rzadko który jacht żaglowy może pod nim przepłynąć, to oczywiście każdy strażnik morski wie, że musi wiedzieć przed wypłynięciem na trasie, jakie ma niebezpieczeństwa. Zatem brak słów do zaistniałej sytuacji pogorsza fakt, że te wypadki zdarzają się dokładnie co roku. Zatem nikt z tych osób nie skorzystał z doświadczenia swoich poprzedników. I właśnie do tego służy ten podcast, by nie powtarzać błędów naszych poprzedników, by uczyć się tego, które wody są bezpieczne, gdzie zagrożenia są szczególne lub też jak poradzić sobie z danym zagrożeniem. Jakie czynności pozwoliły na to, by uratować życie załogi, kapitana, być może również jednostki? Jakie czynności nie sprawdziły się, by też ich unikać? Do tego służy właśnie badanie i cykliczne wypadków morskich, jak również analizy raportów Państwowej Komisji do Spraw Wypadków Morskich, do których właśnie na naszym kanale wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszamy. Jednak wracając do naszych wypadków, które wydarzyły się w marcu 2023 roku. Otóż 22 osoby utonęły nieszczęśliwie. Dwie uznaje się nadal za zaginione. W wypadku łodzi na północ od Madagaskaru, jak podaje agencja Reutera. Łódź przewożąca 47 osób wywróciła się podczas próby przepłynięcia na Majotę, francuską wyspę położoną na blisko 400 km w kierunku północno-zachodnim, informowała lokalna agencja portów morskich i rzecznych. Położona na kanale Komorskim Majotta jest zamieszkana przez ponad 200 tysięcy osób. Jako jedyna wyspa spośród Komorów zagłosowała w 1974 roku za pozostaniem w związku z Francją. Jest więc departamentem i regionem najbardziej oddalonym od Unii Europejskiej, jaki w ogóle istnieje na świecie.
Funkcjonariusz policji potwierdził agencji Reutera, że większość uratowanych najprawdopodobniej nielegalnych migrantów uciekła, by uniknąć zatrzymania za próbę podróży na Majotę. Jednak wiele też osób zginęło. Następne zdarzenie, o którym warto wspomnieć, to kolejne zatrzymanie narkotyków na pokładzie statku na morzu. Tak. Morze staje się dzisiaj głównym szlakiem transportu narkotyków i niestety olbrzymia ilość transportowana jest na pokładzie jachtów rekreacyjnych. Warto o tym wiedzieć, szczególnie gdy okrętujemy się na nieznane nam zupełnie jednostki. Tym razem marynarka wojenna w Meksyku wraz z innymi służbami udaje przemyt 35 kg kokainy, która była ukryta tym razem na tankowcu. Do takich zdarzeń dochodzi w regionie Ameryki Południowej i Centralnej niestety regularnie. Państwa regionu najczęściej we współpracy z USA starają się minimalizować tego typu przemyty, aby przemysłowość sprawców, a także wielkość uprawianego procederu była marginalna, a nie standardowa. Jednak co roku spotyka się dziesiątki incydentów na statkach żeglugi wielkiej i setki incydentów na statkach rekreacyjnych, które uczestniczą w tego typu procederze. Oczywiście brak słów nagane na tego typu proceder, szczególnie jeśli uczestniczyli w nim prawdziwi marynarze i prawdziwi żeglarze, a nie tylko osoby, które kupiły sobie tego typu jednostkę po to, by nimi przemycać narkotyki. Następny zwracający na siebie uwagę wypadek w środku marca to wypadek mieć co najmniej 8 osób, a 7 jest poszukiwanych po tym, gdy dwie łodzie wywróciły się u wybrzeża San Diego w Kalifornii. Tym razem poinformowała nas o tym agencja ABC News, powołując się na służby ratownicze. Otóż 8 osób zginęło, 2 podejrzane łodzie przemytnicze przewróciły się u wybrzeża San Diego. Ekipy ratownicze szukają 8 dalszych ofiar. Tylko w marcu do Karabii na południu Włoch przepływło blisko 1000 osób. Wśród nich 584 dotarły do portu Reggio de Calabria na pogodzie statku Straży Przybrzeżnej. A do Crotone wpłynęła łódź z około 500 ludźmi, którym również pomogły włoskie służby. To również szczególne dla nas, ponieważ właśnie Reggio de Calabria i Crotone odwiedzaliśmy przez kilkanaście lat z rzędu co jesień i co wiosna, gdy płynęliśmy do Afryki i wracaliśmy też z Afryki naszą rodziną i naszym rodzinnym jachtem Sistrum. Znamy te porty doskonale. Wiemy, jak długo czekaliśmy na wpłynięcie do tych portów po kilkudniowych rejsach na otwartym morzu, ciesząc się ich wyposażeniem i bezpieczną przystanią. Czy dziś i wtedy była ona bezpieczna? Trudno powiedzieć. Może stanie się bezpieczne właśnie dla tych imigrantów. Jednak wyobraźmy sobie, co to 1000 osób. To potężny obóz dla migrantów, a tylko w jednym miesiącu do tych dwóch miast przybyło właśnie 1000 osób. To naprawdę niebagatelna liczba. Migranci, którzy przypłynęli na pokładzie statku Straży Przybrzeżnej, zostali uratowani przez jego załogę podczas 3 operacji na morzu. Wśród tych rozbitków jest ponad 70 kobiet i dzieci. Trwa ustalanie narodowości i tożsamości przybyłych, bo wcale nie jest to takie łatwe. Po północy do Crotone dopłynął kuter z 500 migrantami, eskortowany przez 3 łodzie patrolowe Straży Przybrzeżnej. Jednostka była w fatalnym stanie technicznym. Rano znaleziono ciało kilkuletniego dziecka. 74 ofiary katastrofy łodzi z migrantami, która 26 lutego rozbiła się blisko karabejskich brzegów, o których przed chwilą mówiliśmy. I ta śmierć dziecka dają nam w sumie 21 ofiar dzieci. Nadal pozostaje też nieznana liczba zaginionych, którzy byli na pokładzie tych jednostek i wypłynęli z Turcji. Z Turcji, która po prostu nie ma ochoty na to, by to kontrolować. Bagatelizują to, nie ma żadnych działań zmierzających do tego, by zaprzestać się procederowi. Jednak czemu się dziwić? To w Turcji również najwięcej występuje wszystkich zdarzeń i wypadków na morzu, również ze śmiercią marynarzy włącznie. Do kolejnego niebezpiecznego incydentu doszło już 17 marca na Morzu Czerwonym u wybrzeża Jemenu. Grupa napastników na łodzi pod osłoną nocy ostrzelała statek cywilny, handlowy. Według opublikowanych raportów do jednostki handlowej znajdującej się tak na około 38 mil morskich na południe od portu w Jemenie pod osłoną nocy zbliżyła się łódź. Podpłynęła od strony prawej burty. Ku zaskoczeniu załogi statku napastnicy na łodzi ostrzelali jednostkę 4 lub 5 seriami z broni automatycznej z odległości około mili morskich. Na statku znajdowała się uzbrojona ochrona, która odpowiedziała ogniem i przegodziła napastników. Według zgłoszenia nikomu w wyniku incydentu nic się nie stało. Nie wiadomo, co dokładnie chcieli osiągnąć napastnicy, ale spekuluje się, że ich celem było wejście na statek i przede wszystkim porwanie ludzi. Nie ujawniono nazwy statku. Zajmująca się bezpieczeństwem żeglugi firma Amberley przekazała jedynie, że jest to grecki masowiec pływający pod flagą Libii. Wszystko stało się w trakcie rejsu, kiedy masowiec płynął z prędkością 13,5 węzła. Po
Po zgłoszeniu incydentu Ambej opublikował komunikat wzywający wszystkie jednostki w pobliżu do zachowania najwyższego stopnia ostrożności, choć nie odnotowano wtedy kolejnych ataków. Podobne wezwanie wystosowała również inna firma zajmująca się bezpieczeństwem żeglugi. Wskazano, jest to kolejny i nie ostatni na pewno atak na jednostki celem uprowadzenia załogi. Cieszmy się, że tym razem ten statek i armator przewidzieli ten incydent i odpowiedziano ogniem, bo w innym wypadku mielibyśmy realny kolejny scenariusz filmu Kapitan Phillips, który pewnie dobrze znamy i lubimy, bo daje obraz tego, jak wygląda tego typu proceder, akcja i jak niebezpieczny jest dla załogi statków w wielu regionach na świecie. Do następnych ciekawostek należy zaliczyć z pewnością finał zaskakującej akcji ratunkowej rosyjskiego jachtu, której z pomocą przybyli Ukraińcy. Otóż rosyjski Trimaran, jednostka trzykadłubowa o nazwie Asian Ocean Way, który od 2021 roku przemierzał świat, stracił sterowność na Oceanie Spokojnym. I choć wydawało się, że jego załoga znajduje się w potrzasku, otrzymała pomoc od marynarzy ze statku towarowego Soul Union, których znaczna część pochodziła z Ukrainy. Otóż wyprawa o charakterze naukowo-krajoznawczym jest prowadzona przez Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, dofinansowaną przez Prezydencką Fundację Inicjatyw Kulturalnych oraz Fundację Grantów Prezydenckich Rosji, czyli generalnie finansowana jest ze środków Putina. W ramach ekspedycji rosyjscy nawigatorzy próbują dookoła świata podróżować, zawijając do różnych miejsc oraz relacjonując wyprawę w mediach społecznościowych. W tym czasie pokonali już 13 tysięcy mil morskich i odwiedzili 13 państw. 28 lutego na pokładzie jachtu badacze i żeglarze wyruszyli wejść przez Ocean Spokojny. W trakcie podróży w kierunku Wysp Wielkanocnych doszło 16 marca do utraty sterowności z powodu awarii mechanizmu sterowego, w wyniku czego jednostka zaczęła dryfować na otwartym morzu, co z racji zmieniających się warunków pogodowych groziło śmiertelnym niebezpieczeństwem. Członkowie wyprawy nie byli w stanie naprawić usterki, więc nadali SOS. Zmagają się z falami sięgającymi do 2-3 nawet metrów. Po blisko 5 godzinach oczekiwania na ratunek, zbitków zlokalizował pływający pod banderą panamską transportować są Unią, obsługiwany przez grecką firmę. Był wspierany przez morską służbę ratowniczą w Chile. Jednostka dotarła do Trimaranu, pomogła członkom ekspedycji dostać się na pokład. Dopiero wtedy Rosjanie przekonali się, że mają do czynienia z filipińską, ukraińską załogą. Ponadto okazało się, że kapitan statku jest Ukraińcem, pochodzący notabene z Mariupola, będącego obecnie terenem walk, i to nawet nie walk, tylko po prostu grabieżnej napaści Rosjan. I tu ugryzę się w język, żeby nie powiedzieć czegoś więcej. Z powodu toczącej się wojny sytuacja stała się wyjątkowa, niezręczna dla obu stron, acz unikano trudnych tematów. Niemniej, jak podkreślił szef wyprawy Russian Ocean Way Stanisław Bereskin, na morzu są wszyscy w tej samej odległości od Boga, na wyciągnięcie ręki. Podkreślając, że na morzu w sytuacji niesienia pomocy takie rzeczy jak kolor oczu, język czy kraj pochodzenia nie mają znaczenia. No szkoda, że tak nie myśleli, gdy atakowali Wyspę Węży. Ale lepiej nie będę poruszał tego tematu, żeby mi się nie ulało. Uszkodzenie jachtu naukowców okazało się na tyle duże, że chwilowo wstrzymano wyprawę na czas kolejnych napraw. Część załogi planuje dotrzeć 31 marca na Wyspę Wielkanocną, będącą wcześniej jednym z miejsc docelowych wyprawy, gdzie dokona przeglądu jednostki, a także uzupełni zapasy. Reszta badaczy planuje swoją działalność kontynuować po powrocie do domów i po odpoczynku. Szkoda, kurczę, że na świecie nie ma odwrotnych sytuacji, kiedy Rosjanie pomagają innym. Jakoś zdarzają się jakoś wyjątkowo rzadko. Jakoś oni wtedy mają inną odległość do Boga na morzu. Ale to taka ciekawostka. Na chwilę znów zajmijmy się wypadkami statków konwencyjnych żeglugi wielkiej. Otóż w dniu 20 marca w porcie kontenerowiec Hyundai Tokio, płynący z Ningbo, uderzył w nabrzeże podczas operacji cumowania. Ucierpiała dziobowa konstrukcja statku, jak i nabrzeże. Ciekawostką jest to, że uchwycono to na kamerze. I taki film pojawił się również w internecie. Zostawiamy link do filmu w opisie tego podcastu. To ciekawy film. Otóż w konsekwencji zdarzenia jednostka, jak i nabrzeże, musiały zostać poddane specjalistycznym inspekcjom i ocena poziomu uszkodzeń i wartości pewnie będzie przekazana trochę później. W takiej sytuacji uruchomione zostały pewne polisy ubezpieczone we statków i wszyscy wymienili się pieniędzmi w celu naprawy szkód na statku i na nabrzeżu. Tego samego dnia, 20 marca, Happy AS wszedł na mieliznę w pobrzeżu półwyspu Datka w Turcji. Statek płynął do Marsin z ładunkiem 4158 ton soi. 27 marca statek nadal pozostawa na mieliźnie. Dokładna przyczyna nie jest znana. Będziemy może informować, co się z nim wydarzy, czy jednak Turcy zdecydują się na zdjęcie go z mielizny.
Niestety już dwa dni później, 22 marca, doszło do przewrócenia się statku w suchym doku w szkockim Edynburgu. To też dramatyczne wydarzenie, które miało miejsce już tym razem w Europie. Tego samego dnia doszło do potrójnej kolizji. 27 marca frachtowiec Gala A dokonał kolizji z szalandą Liberty, która z kolei pod wpływem siły uderzenia uderzyła w kolejną jednostkę, tym razem pogłębiarkę Pilgrim, a do zdarzenia doszło w porcie Izmail. Już dzisiaj wspomniałem o ilości migrantów docierających do Włoch. Otóż ten proceder się bardzo nasila. Otóż pod koniec marca, w przeciągu zaledwie godziny, na włoską wyspę Lampedusa dopłynęło 20 łodzi z prawie 1000 osób na pokładzie. Nowa fala migracji jest coraz bardziej niepokojąca dla rządu w Rzymie. Nie są w stanie sobie z nią poradzić. Prawie wszyscy migranci przypłynęli tym razem z Tunezji, pogrążony w ciężkim kryzysie gospodarczym i politycznym. Otóż do Włoch docierają drogą morską Tunezyjczycy, a także obywatele Kamerunu, Nigerii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gwinei, Sierra Leone, Burkina Faso oraz Syrii. Jak zauważa ANSA, na Tunezji koncentrują się obecnie obawy Unii Europejskiej i włoskiego rządu, gotowy wzmocnić wysiłki, by doprowadzić do przywrócenia tam stabilności i zatrzymania fali migracji. Odnotowuje się, że liczba migrantów przebywających w tym roku z brzegów Tunezji jest 3 razy wyższa niż w poprzednim roku. To dramat, ile to ludzi szuka nadziei, a jednocześnie traci życie i trafia do kraju, w którym nie bardzo wiedzą, jak im tą nadzieję przygotować, jak pomóc, żeby ją osiągnąć. To naprawdę poważny problem, tym bardziej, że to właśnie łodzie migrantów przecinają sztoki żeglugowe, jesienne, zimowe, ale też letnie jachtów rekreacyjnych, bo przecież kto nie chciał popłynąć przez Morze Śródziemne, kto nie chciał dopłynąć do Gibraltaru, później do Wysp Kanaryjskich. To właśnie szlaki, w którym płyną również łodzie z migrantami. Warto o tym pamiętać. Tej samej narracji jest następny wypadek, do którego doszło pod koniec marca. Wtedy właśnie, finansowany przez anonimowego artystę, statek organizacji humanitarnej ratującej migrantów na morzu został zablokowany w porcie we włoskiej wyspie Lampedusa. W związku z zarzutem łamania nowych przepisów dotyczących operacji ratowania migrantów, załoga jednostki uznała tę decyzję za niedopuszczalną. W ostatnich godzinach na pokładzie statku Louis Michel na Lampedusę przypłynęło prawie 180 migrantów. Uratowano podczas 4 akcji niesienia pomocy. To jest właśnie główny zarzut postawiony załodze, która według nowego włoskiego rozporządzenia w sprawie działań jednostek organizacji pozarządowych na Morzu Śródziemnym mogła przeprowadzić tylko jedną operację, a nie kilka. Statek po pierwszej operacji otrzymał zlecenie, by płynąć w kierunku Trapani na Sycylii, oświadczyła włoska Straż Przybrzeżna. Dodała, że mimo wyznaczenia portu załoga zaczęła płynąć do 3 następnych łodzi z migrantami znajdującymi się na wodach Malty. Ja przyznam, że nie mam pojęcia, dlaczego statki organizacji humanitarnych, charytatywnych mają rozładowywać każdą spotkaną załogę migrantów. Wtedy włoska straż oceniła, że załoga Louis Michel utrudniła koordynację akcji ratunkowych. Załoga następująco skomentowała na Twitterze decyzję o zatrzymaniu statku w Lampedusie. Wiemy o dziesiątkach ludzi będących w trudnej sytuacji, koło wyspy w tym momencie, ale uniemożliwia nam się niesienie pomocy. To po prostu niedopuszczalne. Jednak do takich polemik dochodzi w czasie akcji ratunkowych na Morzu Śródziemnym, wtedy kiedy mamy rekordowy napływ migrantów na włoskie wybrzeże. W ciągu doby dotarło tam prawie 5 tysięcy ludzi. O eksodusie studenci pisze się już książki, ale rozwiązania niestety nie ma nikt. Następny wypadek żeglugi wielkiej to pożar. Co najmniej 31 osób, w tym 6-miesięczne dziecko, zginęło w wyniku pożaru promu pasażerskiego między wyspami na południu Filipin, poinformowała Straż Wybrzeża. Wielu z uratowanych wyskoczyło w panice do morza, zostało wyłowionych przez Straż Przybrzeżną. Marynarka wojenna mi lokalnych rybaków. Władze nie ustaliły jeszcze przyczyny pożaru, który wybuchł około godziny 23, czyli wtedy mniej więcej 17 czasu polskiego. U wybrzeża wyspy Basidan, kiedy wielu pasażerów spało w kabinach na dolnym pokładzie promu. Jak mówi jedna z uratowanych, myślałam, że śnię, ale kiedy otworzyłam oczy, było ciemno i otaczał nas dym. Powiedziała podczas wywiadu jedna właśnie z uratowanych, która przeżyła, skacząc ze statku, dzieląc ratunkowy pływak z innym pasażerem, zanim zostali uratowani. Spalony prom został odholowany do brzegu, gdzie odkryto później jeszcze 18 ciał. Ciała były całkowicie spopielone. Według straży prom był przeciążony. Uratowano 230 osób, w tym 35 ludzi członków załogi. Poinformowano, że większość pasażerów spała. Dodając, że na pokładzie panował chaos. Strażacy opanowali pożar dopiero następnego dnia.
Otóż celni agenci zauważają, że wypadki morskie są częste na składającym się z ponad 7600 wysp archipelagu filipińskim z powodu sztormów, źle utrzymanych łodzi, przeludnienia i nieegzekwowania przepisów bezpieczeństwa, zwłaszcza w tych oddalonych prowincjach. W maju co najmniej 8 razy doszło do zaginięcia lub też pożaru filipińskiego promu. Z kolei w 1987 roku zginęło 5000 osób w tego typu wypadkach. To wydawałoby się cenna informacja dla wielu osób chcących odwiedzić ten wspaniały kraj, jakim są właśnie Filipiny. Już ostatni wypadek, o jakim chcę w tym raporcie poinformować naszych słuchaczy. Otóż ataki u zachodniego wybrzeża Afryki pojawiają się naprawdę coraz częściej. 28 marca doszło do ataku na duński statek. Wtedy całość 16-osobowej załogi zdołała się skryć w cytadeli, a więc w specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym pomieszczeniu na statku. Niestety kontakty z nią zostały zerwane. Takie miejsce pozwala na bezpieczne przeczekanie załogi do czasu nadejścia pomocy. Profesjonalnie przygotowane i wyposażone cytadele posiadają nie tylko odpowiednie zapasy, ale również środki komunikacji, których ta nie posiadała. Otóż pływanie u zachodnio, przede wszystkim południowo-zachodniego wybrzeża Afryki dziś staje się trudne i niebezpieczne. Jednak niebezpieczeństwo to wzrasta, ponieważ brakuje tam statków, które normalnie tam były, statków wojennych krajów europejskich, które są zaangażowane na innych wodach właśnie przez konflikt wywoływany przez Rosję. To ciekawe, że znów następne straszne wypadki na świecie to znów wina Rosji. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni i tego dożyje. Dziś już jednak serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom za wysłuchanie tego raportu. Mam nadzieję, że nauczył nas czegoś. I nawet analizując szlaki, po których możemy bezpiecznie pływać, dokonamy pewnych rewizji, bo wymaga tego bezpieczeństwo nasze i naszych jednostek. Serdecznie dziękuję na koniec również wszystkim słuchaczom, którzy dzielą się naszym podcastem, którzy są naszymi wiernymi słuchaczami i którzy często dają nam informacje o nowych, ciekawych tematach. Na pewno do wielu z nich nawiążemy właśnie w naszych podcastach, bo do tego służy nasz podcast, do rozwijania żeglarstwa, do rozwijania dobrej praktyki żeglarskiej i do radzenia sobie z niedobrymi, niebezpiecznymi mitami na morzu, które często nazywane są dobrą praktyką żeglarską, a wcale nią nie są. Serdecznie dziękuję wszystkim naszym słuchaczom. Zapraszam do firmy Moja Koja. To firma, która dodaje nam trochę wiatru w żagle. Jednocześnie operator jedynej w Polsce apki pozwalającej na poszukiwanie rejsu, kapitana i też przekazującej wiele cennych innych informacji. Serdecznie do niej zapraszam. Sam z niej korzystam. Pozostałych słuchaczy zapraszam też do naszej strony internetowej www.buddyahoy.pl. Dziękuję wszystkim za uwagę. Ahoj, stopy wody pod kilem i zawsze dobrych wiatrów.